A powiedz, dajcie kciuka do góry. Góry. Do góry? Powiedz do góry. Brawo! Brawo! A kuku? Jeszcze raz. No jeszcze raz zrób. No. A kuku. A takie oszuk... O, jeszcze raz. A kuku. No ty siebie nie widzisz teraz, nie? Dlatego nie chcesz robić a kuku. Gdzie jest Wojtek? Tu? Siedzi. Siedzi Wojtek? W kamerze siedzi Wojtek. Jak ty tam wlazłeś? Juhu. Hej, dzień dobry. Nagrywa się? Nagrywa się. Myślałam, że nie mam... Jezu, jak wyglądam, jak przez okno. Myślałam, że nie mam tego. Karty pamięci, ale już wszystko załapało. I przed chwilą wycierałam naczynia, nie? I chciałam włożyć nóż do lodówki. Dobra, to tyle słowem wstępu. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Edytuję film i specjalnie przyszłam dograć ten fragment filmu, żeby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości tutaj. Ja się oglądałam w każdym lustrze od spodu, tak nawet sobie tu przytykam, oglądam i ja nie wiem dlaczego przez cały film w kamerze mam taką tu odciętą krechę, jakbym miała za ciemny podkład. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego tak jest, więc mamy świadomość, że przez cały film mam normalnie machę na twarzy. Nie wiem dlaczego, więc jakby co to wiem. Nie kapuję, nie kumam czaczy. Nie tym razem. Trochę lepiej, niekoniecznie. Chodzi o to, że dzisiaj nie ma słoneczka, jest zimniutko, ale też jest fajniutko, powiem wam. Właśnie zrobiłam sobie kaweczkę. Tak się prezentuje moja kaweczka. I miałam jechać, w ogóle muszę jechać w jedno miejsce i przy okazji muszę kupić drożdże, bo dzisiaj będziemy robili pizzę. O pizzy będzie później. I mam paczkę do odebrania, która jest za pobraniem. I nie mam numeru do kuriera. Więc lepiej poczekam. A mojej teściowej niestety teraz nie ma. Będzie dopiero za godzinę, więc ja przygotuję, ona wróci, zostawię pieniądze, pojadę. Jakie to błyskotliwe. Gdzie ty jesteś? No gdzie tu tym kakałem? Głodny! Głodny! Bazyl! O Boże, a może to kurier? Któż to? A nie... Halo? Nastąpiła zmiana planów. Chowam blachy do piekarnika z powrotem, bo nie wiem, czy będę w stanie to dzisiaj zrealizować tak, jak bym chciała. Ale zobaczymy, bo przyjdzie Wojtek. Tak, ten duży Wojtek. Kto ogląda vlogi, to na pewno zna tego dużego Wojtka. Bo tam muszą sobie coś pozałatwiać i przyjdzie. I się będziemy bawić. No, także dobra, ja jadę do sklepu w takim razie, bo muszę wjechać w to jedno miejsce i muszę jechać drożdży kupić, bo chciałam dzisiaj skorzystać z kamienia teściowej, bo moja teściowa kiedyś dostała od Dawida kilka lat temu kamień do pizzy, no i pisaliście, że to jest takie fantastyczne i tego, i nie chcę kupować, bo robię pizzę raz na rok, a że moja teściowa ma, a że Dawid zawsze jak kupuje rzeczy, to jakieś tam porządniejsze, wiecie o co chodzi, on ma w ogóle fioła na tym punkcie, wiecie, naprawdę on ma fioła na tym punkcie, że on czasami nie potrafi rozgraniczyć i to jest właśnie złe i ja pracuję nad tym, że droższe wcale nie oznacza lepsze. Ale on ma, że droższe jest po prostu lepsze i często na przykład próbuję mu, wiecie, zaargumentować, że to jest tańsze, lepsze, dlatego że ma na przykład nawet lepszy materiał czy coś tam, wiecie, zależy od jaką dziedzinę chodzi i to mnie w nim niestety wkurza, że on wydaje zasadę, że droższe zawsze jest lepsze. Chociaż w jedzeniu już mu wpoiłam, że nie zawsze droższe i bio oznacza lepsze, tylko trzeba czytać składy, więc pracujemy nad sobą w każdym momencie, no. Dobra, to ja jadę. Czekamy na Wojtka w takim razie. Ale jaja. Nie no, co za światło! Nie stękać, nie przeżywać, jest jak jest, nic nie zrobisz. Pokażę może, co zrobimy do pizzy. I w sumie dzisiaj miał być filmik, co jem w ciągu dnia. Miałam zrobić dwa fajne przepisy z dynią. Zrobimy je jutro, więc wy tam w któryś dzień zobaczycie sobie te filmy kulinarne. Będzie ser żółty, będzie burrata, która jest dostępna w Lidlu cały czas. To już nie jest ten tydzień włoski, tylko z tego, co przynajmniej ja widzę, chyba że się mylę, no to przepraszam. Ale wydawało mi się, że jest dostępna cały czas. Jak widzicie, trochę papryki i cebula, czyli też taki spontan. Nic więcej nie trzeba. Im mniej, tym lepiej. I jeszcze mam, moi drodzy, pieczarki. Więc, dobra, bo będzie hałasować. Więc ja sobie je teraz umyję i zanim Wojtek przyjdzie, to postaram się chociaż zrobić farsz, więc zobaczymy, czy uda nam się razem wspólnie zrobić ciasto, czy nie. Zobaczymy, jaki ma potencjał do gotowania za ciotką. A co? Sos do pizzy gotowy. To jest sos, który posłuży mi do spodu do pizzy i później Dawid bardzo lubi czerwony sos. W ogóle jakaś taka teoria jest, nie? Że faceci bardziej wolą czerwony niż czosnkowy. Przynajmniej u mnie w otoczeniu zawsze się spotykam z takim rozkładem sosów. Oregano gotowe. Jeszcze mam greckie. Pyszne jest, pyszne. Bardzo aromatyczne. Pieczarki zrobiłam na surowo, pokroiłam bardzo cieniutko. Tu jest ta cebula i te papryki, które widzieliście i one są tak al dente przesmażone odrobinę. I sery później tam raz, dwa i zaraz zrobię jeszcze szybko sos czosnkowy. Dobra, jeszcze zdążyłam odkurzyć. No to no, dzieciątko przychodzi, niech w czystym posiedzi, nie? Nie to, że miałam syf czy coś, ale zawsze mam takie coś w głowie, że jak ktoś przychodzi, to trzeba szybko odkurzyć. Na poczcie byłam, właśnie w skrytce i zaraz wam pokażę jedną paczkę, jaką dostałam, dziękuję serdecznie od razu już. Książkę kupiłam na poczcie, kosztowała mnie 3 dychy. Słyszałam bardzo dużo dobrego o tej książce, chcę sama po prostu przeczytać i również do tego typu książek podchodzę z głową sama, ze zdrowym rozsądkiem. Nie robię wszystkiego na hip hip hura, bo tak jest powiedziane. Tylko wiecie, no zdrowy rozsądek trzeba zachować dosłownie wszędzie. O tym jeszcze chcę za chwilkę powiedzieć, zanim Wojtek przyjdzie. Mam nadzieję, że zdążę, bo chciałabym poruszyć pewien temat. I słuchajcie, dostałam kartkę. Tu jest... Aha, bo to jest mój adres, ale to jest adres skrytki pocztowej, który jest w każdym informacji pod filmem. Tutaj są kotki. Czekajcie, ja sobie włączę Big Brothera, bo mam włączonego streama i zaraz ktoś wychodzi, bo to jest ten moment, jeżeli ktoś oglądał, że Wasylis, Dawid i ten... i Kamil byli tam, no dobra, no zaraz coś wychodzi, no. Kto oglądał, ten wie. I słuchajcie, rozwaliłaś mnie normalnie. Asia z Łodzi mnie tak rozwaliła, że po prostu na łopatki, słuchajcie, zaraz zmieniam. Jaki prosią, to są te uchwyty do telefonu. Cyk. Cyk. O, jeszcze jest ten, co ja lubię. Nie no, zaraz zmieniam na prosiaka. Flaming może pojedzie ze mną na wakacje w styczniu. I słuchajcie, dostałam od Asi kolczyki. Nie, może najpierw wam pokażę próbki, z których jestem bardzo zadowolona i na pewno je przetestuję. Dziękuję ci bardzo. O, próbeczki. I kto ogląda mnie na bieżąco, ten wie, że kocham i uwielbiam tych dwóch panów. Oho. Wszystkie rzeczy. Coś tam się dzieje. Akcja życia i śmierci. Nie powiem wam się nic więcej. W ogóle i tu pokazuję paczkę do Big Brother, w ogóle jakie, nie wiem. Więc bardzo lubię tą serię. I bardzo serdecznie ci, kochana, dziękuję. Oglądasz mnie bardzo dokładnie. Znasz mnie bardzo dokładnie. I zobaczcie, jakie dostałam piękne kolczyki. O, i te są z Sinsaya. Nie wiem, kiedy Asia je kupiła, czy one są jeszcze dostępne. Zobaczcie, jakie cudne. W sobotę idziemy na imieniny. No nie pokażę wam. No widzicie, no jak nie ma dobrego światła, to i nie ma ostrości. Też aparat problem ma zawsze, nie? No bo jednak, kurczę, to trzeba mieć trochę światła do tego. Pokazuj to. O, piękne kolczyki z Sinsaya. Tutaj takie cudaki. Na pewno też będę nosić. No nie teraz, nie zaraz, bo Wojtek jeszcze przyjdzie mi uszy powyrywa. Nie no, oczywiście żartuję. I takie, zobaczcie, z pimponami też na pewno sobie założę, będą mi pasowały. Także Boże, dziękuję ci bardzo serdecznie. Cieszę się ze wszystkiego. Oczywiście to nie jest tak, że prosiak jest najważniejszy, ale jest oczywiście numerem 1, nie? Bo jak żeby mogło być inaczej, więc ja już, słuchajcie, szukam telefonu. Oczy by wybiło. I bym sobie przyczepiła do tego, bo nie mam żadnego innego fajnego etui. I zamówiłam sobie z Ali tego awokado. I czekam na awokado. Ale by było git, nie? Zaraz będzie git. Nie interesuje mnie to. Ma to z tego zejść. Boże, zaraz ktoś wyjdzie. Ja już mam prosiaka. Minuta 5. Prosiak gotowy. A w ogóle... Jezu, do stołu mi się przykleiło. W W ogóle moje tu już zaczęło pękać, całe jest brudne, uflejane od różnych podkładów, od niczego. Nie to, że to nie jest higieniczne czy coś, tylko po prostu z tego plastiku nie chce to zejść. Nie skończę dyskutować, ja skończę to później dyskutować. O, bo ja zaczęłam coś do was mówić, ale nie puszczę tego fragmentu, bo ja chcę później go powiedzieć jeszcze raz. Żeby to miało ręce i nogi, bo tak to będzie bez sensu. Więc mamy już kawalera. Powiedz cześć. Nie wiesz, do czego tu się mówi cześć, nie? Cześć. Cześć? But hi. Co masz? Mama. Co to jest? A pokaż, gdzie jest jajko. To jest. Co to jest? No a gdzie jest jajko? Tu jest. Tu jest. Tu jest? A które? A pokaż, które to jajko. To jest do jajek? Do jajek? Do jajek? O kurczę, ale tu jest profesjonalnie, ty patelnia, nie? Do jajek. Toster oczywiście. Misiu będzie gotował. Tu. I tu drugi misiu też będzie gotował, co? Wszyscy będą gotować? Drugi. A ty, aha, bo są dwie patelnie. O kurczę. Jedna dla mnie, druga dla ciebie chyba, co? Nie sądzisz? I co? Gotuję. Gotujesz? O kurczę, jak ja tak jajami będę rzucać po kuchni, to ładnie byśmy gotowali. Nie no, świruje pawiana? Czy nie świruje? Świruje, co? Wszystkie jaja na raz? O, jajecznica? Czy co? No ty się tu widzisz, nie? Widzisz się tu? Gotujemy. Gotujemy? No to gotujemy, proszę. Wojtuś gotuje? Baciuś. Wojtuś. Wojtuś gotuje. Baciuś. No to Wojtuś gotuje. Prosiak. Prosiak? Ładny? Podoba ci się? Prosiak. Prosiak. To jest świnka. Świnka. Jak robi świnka? O kurczę, ale ładnie zrobiłeś świnkę. Bebek. Ryszard, co ty tu robisz? Ryszard. Zapytaj się, Ryszard się boi. Jak się woła na kotka? No. A Ryszard to w ogóle się bawi twoją zabawką. Co? Czym się będzie bawił? Mopem? Czy piłką? On chyba piłką, zobacz. Co? Nie no, Ryszard. Bez Ryszard, co ty tu robisz? Bałagan. Ale odkurzyła. Bałagan? A ja odkurzałam. Bałagan, a ja tak odkurzałam. Piłujesz tam? O kurczę, bo tam piłka jest teraz, dlatego takie odgłosy. Ryszard, ty też wierzysz w to, że rzeczywiście jest podłoga brudna? Co on robi? Piłka, pokaż piłkę. Pokaż piłkę. No i piłuj. Pokaż, jak się piłuje. No piłuj. Drzewo. Drzewo będziesz piłował? To piłuj szafkę tam. Pokaż, jak się piłuje. Szafkę, szafkę. No piłuj. Aha. Kruszymy. Kruszymy? Dobrze. O. No nie pogodasz. Drzewo, drzewo. Drzewo? Dawid tak nie umie. Musisz mu pokazać. Wojtuś. Wojtuś umie, widzisz? A Dawid nie umie. Kosić. No kosić nie umie. O ludzie. Ryszard, co ty na to? Więc Wojtuś gotuje. Gotuje. Więc Wojtuś gotuje. Wojtuś. Wojtuś gotuje. Brawo! Co gotujesz, powiedz? Co tu masz? Co to jest? Patelnia. Jajeczka? Jajeczka. Na patelni. Tak? Trzymaj. No, a nie no, miałeś mi dać teraz. O! I misiu miesza. Tararara, misiu miesza. A teraz drugi misiu ci da. Mieszaj. Brawo. Mieszaj. Dawaj. Super. Ryszard. Pet Ryszard. Pet Ryszard, ty draniu. Draniu! Niu, 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 niu? Ty draniu? Milik? Milik coś nie chce się z nami bawić. Więc Ryszard, ty draniu. Zobacz, co Milik robi. Bawią się. Smakowało mu? Wypił? Wypił. Mleko. Milik, wypiłeś? Mleko, mleko. On się spojrzał, chyba wypił mleko. Smakowało mu? O kurcz. Potem się dziwić, że kotki grube jak tu takie rarytasy. Pyszne? Pyszne? No nie, no nawet koty nakarmione. Ja nie wytrzymam po prostu. Ten też? Ryszard, no wypij. Przecież... Ryszard, pyszne. Trzeba wypić. No. Wypiłam mleko, mleko. Mleko? Bazyl. Bazyl, czemu jesteś taki duży? Po pierwsze, ja już mam sklerozę. Jak bum cyk cyk przyznaję się po prostu świadomie do tego, że mam sklerozę. Po pierwsze, ja zaczęłam coś mówić wcześniej, że skończę później, bo Wojtek przyszedł. Ale ja to powiem jutro, w jutrzejszym filmie, bo muszę coś powiedzieć. I co chciałam powiedzieć, byliśmy na spacerze i w ogóle jest 16:05. Nagrzewam ten kamień do pizzy i zaraz będę próbowała ten kamień do pizzy i dobrze, że teściowa ma, że mogę sobie po prostu to wypróbować i tyle. I nie chcę kupować tego i tak dalej. Po prostu, no mam możliwość wypróbowania tego kamienia, jest fajnie. To jest ta bluzka z River Island, którą kupiłam w Lumpie i wiecie, że mnie wkurza w niej ten dekolt, bo to jest XXS akurat i niestety ten dekolt mnie tak pienia w tym oto momencie nawet, nie denerwuje, tylko mnie po prostu aż rozgrzewa do czerwoności. Moje paznokcie wołają o pomstę do nieba. Serio. Serio. A, i nie wiem, czy mówiłam, że dzisiaj miałam wam pokazać w akcji moją prostownico lokówkę z Remingtona, którą kupiłam, ale z racji tego, że widzicie, że wyskoczyło nam, musiałam się Wojtkiem zaopiekować i musiałam jeszcze załatwić parę spraw, których nie mogłam nagrać. Rozwalę fotel. Ja nie wiem, o co mi chodzi dzisiaj. To no się przesunęło i w kolejnym vlogu, który się pojawi, będziecie mieli też test tej lokówki. To nie będzie cały film na temat recenzji, tylko po prostu wrzucę to do vloga, żebyście mogli sobie też zobaczyć, ocenić, może kogoś zainteresuje. I to nie jest film sponsorowany, przypominam, tak wiem, ja się powtarzam, ale w dzisiejszych czasach to, że ja uznaję coś za rzeczy oczywiste, to nie znaczy, że wszyscy tak wiedzą i tak myślą w ten sposób. A i wiecie co? Ojtuś, nie? Ojtuś już poszedł. Jak zauważyliście, to on nie mówi Wojtuś, tylko Ojtuś. I zawsze mnie rozwala, jak... no rozwala, w sensie rozbawia, jak takie małe dzieci często potrafią walnąć jakimś takim tekstem, nie? I na przykład pytam się go, czy chce coś do picia, nie? On mówi, że chce. No i wlałam mu wody, wiecie, takiej niegazowanej, nie? No i on tak, wiecie, on stwierdził, że sam oczywiście będzie pił, nie? No tam wiem, na ile mogę mu pozwolić, żeby mu dać. No i on tak, wiecie, spróbował tej wody, tak trzyma ten kubek, tak patrzy na mnie, nie? Taka mina w ogóle, widać, że jakieś coś nie tak jest, nie? I on tak, sama se pije. Ja myślałam, że pęknę ze śmiechu. No i się go pytam, czy chce soczku. Miałam akurat pomarańczowy, nie? Dziecko od razu połowę szklanki wypiło, nie? Także wodę sobie mogę pić sama. Tak mi się śmiać chciało, że myślałam, że pęknę po prostu. No tak mnie rozbawił. I w ogóle wiele takich tekstów jest. Czasami to po prostu aż kopara opada i człowiek nie wie, co ma powiedzieć, nie? Także to jest... fajne, zaskakujące i mi się to na przykład podoba ten okres taki, gdzie rzeczywiście... tak cię wryje w podłogę, że po prostu koniec. I oczywiście tutaj sprzątamy też na dywanie, nie? No bo wiecie, my to zauważyliście, że my to się bawimy tylko w sprzątanie i w gotowanie, nie? No i co? I wiecie, tam jeździ tym mopem po tym dywanie i tak dalej i tak patrzy i mówi, że tu jest brudno i że na pewno to Dawid ubrudził, nie? Także ja mówię, nie, no myślałam, że mnie po prostu kilka razy w podłogę po prostu wgniecie samą. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że jak tu mam ten No właśnie, tu mam ten krem do rąk po prostu, nie? I nie zauważyłam w jednym momencie, tam wiecie, wąchaliśmy, tu mu dałam trochę na... O, przy okazji sobie też buchnę. Dałam mu trochę na rękę i tak dalej, nie? Zawsze do kremowania ściągam te rękawiczki, chciałam powiedzieć, pierścionki. I wiecie, tam wąchamy, że bardzo ładnie pachnie, później mu tu odkręciłam, nie? I ten, i tak wąchał, nie? A potem w pewnym momencie, nie zauważyłam kiedy, i podłoga cała była wydoźdana, nie? I on tym mopem jeździ i stwierdził, że jak posprząta tym, to będzie bardzo ładnie pachniało w całym mieszkaniu. On tam, wiecie, inaczej po swojemu to powiedział, nie? Ale to myślałam, że po prostu zbleję, nie? Mówię, ja pierdzielę. Mówię, nie, to jest niesamowite. Także no ciotka nie dopilnowała i trochę kremu, wiecie, jest wtarte w panele. Świecą się, ładnie pachnie. Brudno było. Brudno było, dziecko pomogło sprzątać. Takie mądre. No. A ciotka nie domyła. No. Idę zobaczyć, ile tam minęło czasu, bo nie mam telefonu ani niczego. Nie wiem, która godzina, czy już przypadkiem nie trzeba zrobić pizzy. A ciacho? Uuu. Nie nagrałam wam ile ale było tu tak połowa, no i wyrosło pięknie. Ale jeszcze tak z 10 minut potrzymam i niech mi się ten kamień tam nagrzeje trochę. Ja wiem, że to też zależy od producenta i widziałam na stronach właśnie, bo nie wiedziałam ile czasu ten kamień nagrzewać i wrzuciłam go, no włączyłam na maksa i tak dalej i nagrzewam go w tej chwili 40 minut, więc myślę, że do godziny czasu go potrzymam, bo nie wiem też co to za firma i tak dalej, bo nie ma tutaj nic nigdzie wybite, więc myślę, że godzinę i będzie dobrze, co? A co? Co ma być niedobrze, jak będzie dobrze? Pierwsza gotowa. Wyjdą nam takie dwie pizze. Nawet z miarką robię, bo specjalnie mierzyłam ją przed tym, talerz przed tym, żeby wiedzieć, wiecie, jak mniej więcej, jaką wielkość zrobić. I teraz ciekawa jestem, jak ja to przełożę, ale dobra, dostawcie mi to. Śmiać mi się chce, bo ta wygląda po prostu komicznie. Ale zobaczcie, ta już wygląda godnie, więc... No co, no metoda prób i błędów, jak zawsze. Nie wiem dlaczego nie zapalę światła, no po co? Jedna główka, druga główka. To była rozczapieżona nuna i nikt tego nie widział. O matka, taka okazyjka. I mój mir. Czytasz Jelitka? Czy z Rysią na pół, tak? Czytacie? A ty mu czytaj, bo jesteś starszy, to lepiej umiesz, wiesz. No. Nie, no jakie to słodkie! Jakie to słodkie! Niuna! W tym, że cudownym świetle telewizora, bo już niestety nie zdążyłam nagrać za dnia. Ja wam powiem tak. O, ale światełko. No zrobimy inaczej. W takim razie zaraz tu zrobimy światełeczko. O, czary mary. O, a ja wypiłam już herbatkę, myślałam, że jeszcze mam herbatkę. Powiem wam tak, pizza bardzo dobra. Jednak, no ja nie wiem, no to nie jest moja dziedzina w ogóle. Pizzę robię raz kiedyś i tyle w temacie po prostu. No pizza jak pizza, no. Nie chodzi o to, że ona nie wyszła czy coś, tylko jest dobra, jest poprawna, jest trochę lepsza niż... taka zwykła, zrobiona bez tego kamienia i na pewno tutaj jeszcze ogromną rolę będzie odgrywało to, że... Gdybym miała teraz inną mąkę, taką typową do pizzy, to by była w ogóle jeszcze smaczniejsza, tak jak mówiłam, robiłam na zwykłej pszennej, więc na pewno kiedyś tam będę jeszcze próbować, ale no kiedy to nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, nie? No tyle w temacie. I teraz tak, ja idę edytować film, żeby był gotowy, a z wami się żegnam. Dziękuję za uwagę. No światłek, jak nie wiem co... Proszę o kciuka do góry i widzimy się jutro. Cześć. Co mówisz? Pec papa! Papa! Papa!